Słuchajcie, obcinajcie, co tu się w ogóle na tej dzielnicy porobiło. To jakiś chyba seryjny morderca normalnie grasował. Ludzie święci. Co to w ogóle jest? Nie wiem, coś tu rozpruli, ale nie mam pojęcia. Słuchajcie, tu już jakie samochody się pasą na dzielnicy, no ale porządeczek, słuchajcie, no to tu jest elegancko, no kurczę. Tu jakby ktoś ocieplinę chciał, jakiś telewizorek. Ten, no słuchajcie, on jest nawet niepobity. No, chyba żartujecie, ludzie. No nie, tam jest na dole. Już się wystraszyłem, że słuchajcie, ktoś tu wyrzucił, nie potłukł go do końca. Przecież nie było w ogóle żadnych finałów meczów. Czy nic, ale tu jest po prostu, słuchajcie, co tu się wyrabia. Powiem wam, jakiś taki film, jakby chcieli kręcić katastroficzny, to oni już tu mają scenografię uklecioną pod taki film, słuchajcie. I to wszystko jest mega realne. Obczajcie, jak to wygląda na dzielnicy, no. Grubo, grubo jest, powiem wam. Kiedyś tutaj szłem, ale takiego bajzlu, co oni teraz to narobili, to nie było absolutnie. Niestety, jaki deszcz by tu nie był następny, ale patrzcie, no kurde, tak się mówi, hajsu niby nie mają. No patrzcie, jakiś dekoder jest. Co to w ogóle jest? Sky Plus HD. Nie znam się, ale kurde, telewizory już takie tłuste lecą na śmietnik. No powiem wam, kurczę, nieźle się tu dzieje, widzę na dzielnicy. Ciekawe, czy to ma jakiś dysk twardy. Obczajmy tutaj, karta jest, no raczej. Słuchajcie, karta Sky'a jest. Zawijamy, ale nie wiem, czy nie wziąć, bo tu może być dysk twardy, to można sobie wyciągnąć, bo patrzcie, następny tam jest Sky. Jeszcze jeden, kurde, ale tego już nie sięgnę. Muszę sobie jakąś rurkę załatwić. Zaraz obczajmy. Patrzcie, tu taka pompka leży. Nawet zegarek znalazłem, słuchajcie, Adidasa. No niezła zabawa. Tylko że ma tam kopertę rozwaloną. Nie wiem, to się połamało słabo. Ale schyliłem się, żeby zobaczyć tą pompkę, słuchajcie. Bo jest taka, ale tu jest coś wyłamane. Ciekawe, czy tu się da ten zawór wymienić, bo tu się ta gumka chyba coś nie pykło, słuchajcie. Jakby to wymienić. O, to się wykręca, słuchajcie. Ciekawe, czy to się da. Chyba zawinę, zobaczę. No, nieźle. Zawsze parę złotych, słuchajcie, nie? Zawijamy. Ale tam patrzcie, co tam się już wyrabia. Tam jest masa towaru, słuchajcie. Czajcie, tu jakie fajne piłkarzyki. No już ta nawierzchnia chyba przymarzła, ale powiem wam, co im brakuje jedynie. No tutaj nie ma tego na gole. I tu trzeba by śrubkę wkręcić, słuchajcie. Dokładnie. No i jakaś piłeczka. Pewnie siatki. No nie ma tu w środku. Ale fajna pozycja, no kurczę. Czy to już czas jest, żeby to wyrzucić? Co wy na to? Dajcie znaka w komentarzach. Mi się wydaje, że jeszcze dzieciaki, słuchajcie, by się tym pobawiły. Co wy na to? Powiem wam, że ja chyba to zawinę. Tu jeszcze piłka, to chyba one się te bachory. Nie no, nie bachory, dzieci się przerzuciły. Zobaczymy, może gdzieś tutaj te leżą, no nie. Powiem wam, ta dzielnica, to tak wieczorową porą, to tylko szybko przejść. No zobaczcie na tą lalkę. Ja widzę, że tu dzieci, no to mają wysokie możliwości, co oni z nią zrobili. Mega jest stręcz, powiem wam, ta dzielnica. Dobra, ja zawijam te i lecę dalej. No tutaj są i takie zegary, jakie zarzucili. Lampa od samochodu, słuchajcie.
Kurde, to ciężki. Co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia, cholera. Patrzcie, trochę mi brakuje, żeby ten garnek sięgnąć. Spróbuję tym olejem coś poruszyć tego. A, tu się zaraz oleje, pewnie coś. Ale mnie to ciekawi, dlaczego on jest taki ciężki. Czyżby tu kierowniczka jakiś obiad ugotowała, więc to porzuciła? No, a ta lampa jest tu pęknięta, patrzcie, dlatego... Powiem wam, ten garnek mi strasznie napiął. To jest chyba od jakiegoś karszera, coś mi się wydaje. A może ja tak... na wędkę go chycę, nie? Łuk, może się uda otworzyć. Patrzymy, słuchajcie, ja tam otwieram, a tam parę złotych, tak. Ale wiecie, wiadomo, że nie parę tak słabo. No nie, no chyba. Nie wiem, czy oglądaliście. Patrzcie, normalnie z chytrości. Z chytrości to mi się ręka wysunęła. Obczajamy. Co to w ogóle jest? Nie, no niezła zawodniczka jakaś tu była. Albo zawodnik, słuchajcie. Nie no, na tej dzielnicy to jest po prostu... Nie wiem, to już jest siódmy świat, to już nie jest trzeci świat. Trzeci świat to pewnie był jakiś czas temu. Ale teraz, nie wiem. No sami widzicie, przecież tutaj jest samo życie. To widać, że ta dzielnica tętni życiem. Tu się po prostu biznesy kręcą. Dzieci się w tym bawią, słuchajcie. Dlatego w tej Anglii nie ma chorób, bo jak tutaj dziecko obcuje z takim czymś, przecież tu jest taka masa wirusów, że gdzie ono jeszcze coś podłapie? No słuchajcie, no nie ma takiej możliwości. Tu jakieś wyświetlacze, słuchajcie, od tych, od jakichś telefonów. No dzieje się. Może jakiś telefon tutaj dla szefuncia by się znalazł, coś. Byście, kurde, tu o mnie zadbali. No nie, ja widzę tutaj każdy sobie tylko rzepkę skrobie. Ale tak patrzcie, no na tej ulicy nie ma jeszcze takiego dramatu, co było tam wcześniej, co? Dobra, lecimy na następne. Kurde, czajcie, jakiego Land Rovera wyrzucili tu do śmietnika. Taki samochodzik sterowany, słuchajcie. O, tam są jakieś jeszcze zabawki chyba. Zaraz obczajmy, ale kurde. No fajna fura, powiem wam. Jeszcze jakieś dziecko to by się na tym śmigało. Pewnie jest problem tylko z kierownicą. Kurde, ale jest to naprawdę, naprawdę zacna pozycja. On był na silnik chyba w ogóle. Nie, no fajnie, fajnie. Czajmy tu, bo tutaj się mam jakieś jakieś albo gruzy, albo zabawki. Tu jakieś ustawienie, słuchajcie. Patrzcie, już się zaczyna, jakieś srebra się, kurde, walają. Ulala, pierścień jakiś, o kurde, ale bym go zgubił, nie, no zgubiłem. Słuchajcie, pierścień zgubiłem, ale ja jestem... Pipa, ja pierdzie. Słuchajcie, ale jestem... Normalnie zaraz chyba przekopię cały ten śmietnik. Tu jest następny jakiś, patrzcie. To jest chyba srebrno. Co ta kobieta robi? Jakaś szalona? Wzięła srebra, nie go pozabierała. Kurde, ten pierścień gdzieś tu może się walać. Jest tam, patrzcie. Ja to jestem spryciula. Diament, no kurde. Słuchajcie, nie wiem ile to jeszcze jest karatów, ale coś mi się wydaje, że jestem gdzieś ustawiony. Powiem wam, że już na chatę wracałem z taką, no nieciekawą miną, mówię. No nie jest dobrze. Może te portki jeszcze znajdę. Ale fajne, patrzcie, nowe portki. Jasne, fajne, nowe portki.
szafowa, co to jeszcze żeś tu powyrzucała? Przecież nie mów mi, że tu jeszcze są jakieś pierścionki, bo przecież ja żem oszaleję normalnie. I trzeba ten, to jest taka, wiecie, już jest chirurgiczna taka robota, tu trzeba delikatnie, patrzcie. Gówno, to jest jakieś szkło. Jakieś szkło. Szefowa nam tu narobiła takie, wiecie, zasieki, żeby nie było lekko. Już takie wpisy też mogą być. Może być jakiś pieniądz. Słuchajcie. No, pieniądze są. Patrzcie. No, 10 pikacza jest. No i tu jeszcze jest następny, patrzcie. No, to ludzie to widzicie, nawet pieniądze. Nawet pieniądze zarazili. No to gdzieś łatwo przychodzi. Tu jakieś skarowki, słuchajcie. Powiem wam, sytuacja się zagęszcza. O, to takie fajne bombki. O, karta jeszcze, patrzcie. Jakaś karta jej przerwała szefowa. Nie, nie powinno się tu takich rzeczy ujawniać. Takie lampki. No, pewnie się, patrzcie, ta jedna zepsuła. I już, kurde, wyrzuciła. No to na takie diody. Dosyć fajna pozycja. Z tą kartą i tam pewnie pusto. To już chyba kochana raczej poszła w spożywkę. Chociaż, patrzcie, patrzcie, tam jakieś... Jakaś ta... Patrzcie, jaka ta. To rybka, River Island. No, no kurde, słuchajcie, z McDonalda jeszcze. No, ale to rybka to jest, słuchajcie, no zacna. No nic nie jest zniszczone. Kurczę, jak oglądają tu jakieś dziewczyny, weźcie mi powiedzcie, co z takimi torebkami zrobić. Bo ja tyle tego trafiam właśnie, patrzcie, znowu pieniądze są. Tyle trafiam tych torebek, kurczę, i nie wiem, co mam z tym robić. Wiecie, sąsiadce to tak wstyd, bo to wszyscy się wstydzą to wziąć. Same chodzą po lumpeksach, wiecie, i wygrzebują. Ale jak trzeba... O, patrzcie, jakie fajne nawet majty. No nie na mnie, nie na mnie. Kapsza przetrzymać. Zaraz mi tu ktoś przyczaił, że już mnie tutaj, powiem wam, przyczaili, bo to jest taka dzielnica, że tu się nikt normalnie nie ukryje. No jak już lecimy, to już przelecimy tutaj. Tutaj na pewno zaraz, wiecie, jeszcze jakieś pili. Patrzcie, rzęsy. Rzęsy Leo, jakby ktoś reflektował. Ja nie wiem. Nie wiem w sumie, jakie się zakłada. Ale patrzcie, ile ciuszków dziecięcych. No powiem wam. Tam jeszcze na dnie coś może być. Jak to jest, powiem wam, trochę jak sropa. No ale nie wiem, nic na dnie. Ale ciuchy, patrzcie, to są praktycznie nowe szmaty. Naprawdę. Co to w ogóle, ja się tam nie znam, ale nie. Kenzo, nie wiem, Kenzo, czy to dobra marka, czy nie? Patrzcie, tu Kenzo, tu Adidas, w ogóle o co tu chodzi? Tu mogą być naprawdę dobre pozycje. Weźcie, dziewczyny, piszcie w komentarzach. Ja tutaj przymarkuję trochę ten towar, te torebki. Jakby jakaś była chętna, no to piszcie. Wiadomo, że ja nie chcę za to pieniędzy, opłacicie sobie tylko wysyłkę. Ja wam ten towar, kurde, daję. Patrzcie, jakie tu są portki porządne. Kurde, dziewczęta, ale śmiało mi w komentarzach, żeby nie było tak jak zawsze. Ja mówię, że są fajne ciuchy, a wy się wstydzicie, a wy jakieś takie miny, wiecie. To nie ma co się czaić, to się trzeba porządnie ubrać, później gdzieś się wybierzecie na jakiś, nie wiem, jakiś festyn. Nie wiecie, o co chodzi, jakiś odpust, festyn. Już macie fajny ciuch, kurde, na dupę nałożyć. A nie, siedzicie po domach, telewizję oglądacie, bo nie macie w czym, kurde, wyjść. Tu nie ma to tamto, piszcie do mnie śmiało i kurde, i coś zorganizujemy, tylko sobie zapłacicie za ten, za przesyłkę, nie? No, wiadomo, przecież mi też będzie, wiecie, od razu lepiej, jak ja zobaczę, tu się zestroicie, jakieś mi zdjęcia powysyłacie, jak wy tam fajnie powychodziłyście w tych fajnych szmatach, wiecie, to jest wszystko, kurde, sort angielski, żeby mi nie było też tam w komentarzach, że to jest jakiś szajs.
Absolutnie, ja nie przyjmuję w ogóle takich tekstów. No, to jesteśmy kurde umówieni. Dziewczęta, śmiało, patrzcie, tam jakiś ziomek już biegnie. No i tylko tutaj tu ludzie, to też tak trzeba szybko zawijać ten towar, bo to nie jest tak. Tu się dużo ludzi czai, ja tu mam, wiecie, źródła, ja tu mam chody, więc ja tu zawsze mi tu podkładają w tych śmietnikach, no ale ktoś musi to odbierać, no bo słuchajcie, ja w damskich to jeszcze nie do końca. Może nie mam śmiałości, nie wiem, może kiedyś, nie mówię, że nie, ale jak na razie to ja wam wszystko te ciuchy oddam, nie? No to piszcie śmiało w komentarzach. Jesteśmy kurde ugadani, nie? No suba też jakiegoś dajcie. Pozdrawiam, miłego słonecznego dzionka, bo u mnie to widzicie. No szału nie ma, ale jak to się mówi, dramatu też. Dobra, do następnego. Trzymajcie się, nie? Z tymi ciuchami wiecie, piszcie.